Witajcie w kolejnych legendarnych let's playach. Dzisiaj kolejna runda hardkorowego voice actingu, czyli Renekton i Ezreal. Witam państwa bardzo serdecznie! Czuję, że dzisiaj będzie fajnie. Rzeźnie wyjątek się szykuje. Po co komu mapa? Powiem ci, Viverto, że twój głos jest mniej pedalski od oryginalnego Eza. Ale to chyba dobrze. Ja nie umiem udawać? Oczywiście, że umiesz. Wychodzi ci lepiej niż w oryginale. Uwaga! Nowy teledysk do... Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw! Z krokodylem też potańcz. Steve Irving by się schował. Taka capoeira według Renektona. Drop the pedał! Let me take your blue. But first, let me take a blue buff. Gram sobie dzisiaj Ezem na midzie! A ja Renektonem na... Zobaczymy, jak mi idzie! O, takie hardkorowe ryby, Viverto, ciśniesz? Dziękuję, gdyż czuję, że rymuję! Ale za to nie las hituje! To lepiej las hituje, a nie rymuj. Bez hitu ja nie umiem udawać Eza. Udawa jest dobrze. Nie umiem pedalskiego głosu robić. Ale jest dobrze. Voice acting wersja hard. Stary wachta! Stary wachto! Jezus Maria! Da fuga! Ej, ty wiesz co się stało? To było bardzo ezowym głosem. Co się stało? No, co się stało? Poczekaj chwilkę. Chciałem uleczyć ten, Aszkę, która miała nałożonego Ignite'a i mało HP'ków, nie? No. Uleczyłem Mastera, który był obok. It happens to everyone. Pomyśl o mnie, jak ja mam mówić, skoro... To mnie najbardziej! Co skaner mówi o ich poziomie mocy? Żaden z nich nie przekracza 9000. Haha, wiedziałem! Harasuję pod wieżą. Pierdalaj. Drop the beat! Nie. Drop... dychę... beat... Po co ci mapa? Dychę! Ja nie potrzebuję mapy, ja mam zęby. Ale nie mam zębów! Czyżby się szykował nowy skin, bezzębny Ezreal? A teraz udajemy bezzębne postacie. Jestem Renekton bez zębów. Czarne mięso, czerwone mięso, czarne znita. Dobra, dość. Czarne mięso, czerwone mięso, ewentualnie białe, to za różnica. Czyżby tu się coś szykowało? Tu się voice acting szykuje. Hardcore. Ej, tu są, tu są! To ich ciśnij. Zaraz to zrobię, mój panie.
Wiem, że nie było mnie teraz słychać. Lecz w dupie to mam. Nie no, żartuję. Teraz to mówiłeś jak ojciec chrzestny. I to mi się podobało. Ale w dupie to mam. Dajesz tego kserata. Ciśniesz go. Gdyż albo to kserat. Przeciwnik pokonany. Drop the Ezreal. Turn down for what? Outfarmię tego. Wukonga. U mnie może z farmą nie jest najlepiej, lecz totalnie outplay. No. Ty już masz 2-0? No. To sobie... Czy ty sobie zdajesz, że są wszystkie chwile w drużynie? Szczerze nie zwracam na to uwagi, ale uratowałem dupę temu masterowi. To dobrze. Ten Wukong to taka małpa, że aż boli. Wybaczę na nagraniu! A pomyśl, kim może być małpa z wielkim kijem? Małpą z wielkim kijem? Właśnie! Tak to już bywa z małpami z wielkim kijem. Naprawdę się już wróciłeś, Wukong? Serio? Może masz jeszcze nadzieję mnie tu zabić, co? Pa! Gdzie jest na... Wukong ma więcej temu ode mnie i tak go cisnę. Legendarny let's play od Grenektona. Dajcie mi więcej wiedza. Please. Pora się cofnąć. ZW. Eziu, ruszaj na mita, bo ty stoisz. Już idę. O, legendarna. Absurdalnie wielka różdżka. Tak legendarnie wielki let's play. Sojusznik pokonany. Nasus nie może mi wiecznie uciekać. Nasus nie może mi wiecznie uciekać. Biedny jest ten Wukong ze mną. Tak go cisnę, że aż kurna boli. Taki heal. Jeszcze wierzę za mnie. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Se pocisnę. Białe mięso, czerwone mięso, to za różnica. Ja pierdolę. Spójrz to sej. Sojusznik pokonany. Nasus nie może mi wiecznie uciekać. Sorry, że tak brzydko mówię, ale tak się wkurzyłem. Mów. Bo to było tak lamerskie. Idę wesprzeć tego mastera. Jest! Dobry master.
Zniszczenie. No to drzwi? W sumie to i tak nikogo nie ma. Cicho, yeah. Tak, nagrywamy. Tak, Michał nagrywa. Pozdrowienia od Fresha dla wszystkich widzów. Witamy Fresha. Fresha. W następnym odcinku może on będzie też coś gadał. Jak myślisz, kogo Fresh a la Drenkins może najlepiej udawać voice actingiem? Kiedykolwiek. On ma na tyle spoko głos, że może udawać naprawdę wiele postaci. To on mi będzie udawał Evelyn. To spoko. Wiesz, jak poruszać się z taką gracją na wysokich obcasach. Evelyn, ja chcę udawać. SS. Przeciwnik pokonany. Gratuluję Ezrealu. Nie może mi wiecznie uciekać. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Koniec serii. Wasz mit. Mit ci puszują. Muszę się cofać. Fuk! Let me take a book on. Ezreal przyszedł się przywitać. Sojusznik pokonany. Udało ci się zabić wroga. Cisnę Ezreala nawet. A, almost. Byłyby dwa trupy. Minimalnie brakło. Będzie następnym razem. GG well played. Dobry talerz. Jak już wspomnieliśmy dzisiaj. Taki talerz, co ubóstwiam. Ja nie umiem udawać jego głosu bez kitu. Może nawet bym Eni lepiej udawał. W następnym odcinku może pójdę Eni. Porcelanowy talerz. Porcelanowe są miękkie. Myślę, że łatwo się je tłucze, więc raczej nie. Dobry porcelanowy talerz. Nie jest zły. Ładny, drogi. I zębów sobie na nim nie wyścigasz. Ja robisz aziok? Lol, skubaństwo przeżyło. Kurde, pomóżcie mi! Help! Help! No Jezus Marion! Help! Nie wrzesz, ej. Help! Idę. Niosę śmierć i zniszczenie. Nadchodzi zniszczenie. Ten już zniszczony. Babysitują tego mida jak cholera. To było prawie dobre. Jak cholera babysitują tego mida, naprawdę. Co ty, kurde, nie powiesz? Ten, kurde, trzech mi wlazło na mida. Może, kurde, niech cały team mi zgankuje mida, no może przeżyje. Dlaczego by nie? Dobra okazja dla pentakilla. Lulu, weź ty, kurde. Zarżnij go. Dobra, on się już pożegnał. No chyba sobie jaja robicie, 20 HP? No na to wygląda. To jest Wukong, niestety. Czy ja naprawdę jako jedyny pusznąłem swoją linię? Nic mnie nie powstrzyma. Być może. Ruszta się. Wiem, że mam najwięcej fragów w teamie. Nieźle. Dajesz. Ja również zrypałem tak bardzo kilka razy. No tak, no babysituj go, rzeczywiście. Bo czemu nie?
trzymaj się tam, dasz radę, jesteś zwidowany. Słuchaj, ja dam radę, tylko po prostu chodzi mi o to, że oni, kurde cię, on, ten... Widzisz? I jest, skubaństwo głupie! Widzę. Jeszcze raz, kurówna się, padasz. Gdzieś nie szkoda. Sojusznik pokonany. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Pomóc ci. On idzie do dżungli, wezmę go od tyłu. Weź to ode mnie, weź to! Zrobiłem co mogłem. Oż ty, chamie wredny. Tak się ciśnie renektonem, chamie. Białe mięso, czerwone mięso, nawet kurwa może być ze ślepego mnicha. Każde dobre, byle było mięso. Pomóc ci? Pomogę ci? Byłoby miło. Tylko, że za źle ja mam hapsów. I teraz wiem. Brawo. Przeciwnik pokonany. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Gratuluję zniszczonej wieży. Mieszczący renekton mówi dobrze. Mówi zniszczenie. Więcej zniszczenia. Motherfucker. Ta Aszka już leży. Kurde, ale my lamimy to. Może i mi dobrze idzie i tobie też, ale to we dwójkę mecza nie wygramy. Chociaż sobie raczej byśmy wygrali. Ale poczekaj, farm się. Złóż Wojtstaffa. Zrobisz taki rozpierdol, że się w gwełbie nie zmieści. Wojtstaffa? Albo nie Wojtstaffa. Złóż Lichbane'a. I puszujemy tego mida. A to zakład. Serio, Lichbane'a. Kurde, jeszcze bardziej babysitujcie, jeszcze bardziej! Uciekaj. Dorżnik chuja. No, nie wyszło. Masz tutaj łatwego podwójnego killa. Dawaj tego kserata albo cokolwiek. Przede wszystkim pamiętajcie o wieży. Czekajcie, chodźcie! Chodź! On my way. Dlaczego ten master odpierdolił ulta? No właśnie nie wiem czemu on wywalił tego ulta, ale okej. Pociśnięty. Fuck! Nie martw się, dobrze było. Jeden kill i nasz Drake. Jestem. A, taki kill. Białe mięso, czerwone mięso, kurwa, może być nawet pomarańczowe. Jezus. Ewentualnie zzieleniałe ze starości. Mnie to bez różnicy. Liczbę mówisz? Zdecydowanie.
Ja to wczoraj zbudowałem liczbę i na jej było nice. Wiem. Dlatego mówię, ci złożyłem jeszcze raz. No, szybko. Poczekam ten, 40 golda do Shina. Spoko, czekaj. Ja idę cisnąć. Fajnie się mówi z takimi długimi zębami. Takiej długiej baszty. Ej, oni są dobrzy. Uciekaj, ziom! Uciekaj, ziom! Robię to w mojej mocy. Starłem się wybronić. Ładnie. Teraz ty wybroń przez chwilę. Za gówno! Ultem. Albo czymkolwiek. Jezus Mario! Nie, gówno w dół. Nieważne, odgoniłeś. To się liczy. Ty masz tego ulta co paręnaście sekund, więc się nie martw. 65. No to i tak jest bardzo krótko jak na ulta. Co to? Ja mam co 120. Ciśniesz. Co to jest za Ashi? Co to jest za Aśka, się pytam? Ciśnij tego, Velkoza. Velkoza ciśnij. Nice. Legendarny Renekton. Legendarne mogą być tylko let's play'e. A wśród nich legendarny Renekton. Legendarny Renekton once more. Ja już tak za bardzo nie zabijam, bo mi zabierają ciągle. Miałbym 8-2, gdyby nie to, że mi ta Ashi ciągle zabiera. Ja mam 8-4. Dałbyś się tego zatestować? Jakbyś dał, to... Nie dam, nie teraz. Puszujemy topa. Kur! Chodź na topa. Dam mu tą przyspieszenie. Chodź hardkorzymy. Ty będziesz tankować? Nie no, miniony. Puszujemy tego topa. Mi się przydała farma. No to farm. Idą. Szykuj. Fuk! Czterech? Nawala ile możesz. Ja pierdolę. Nie do powstrzymania. Padasz. Trzy trupy w drużynie przeciwnej. To nie było najwspanialsze, co w życiu zrobiliśmy. Jeszcze niech Quadra odda. To już jest w duchu. Nie przejmuj się. Będzie dobrze. Jeszcze im pociznę czarny tasek. Albo paszczem Albertiusa. No chyba nie! Widziałeś to? Widziałem. Przykre. Do kitu wyszło. Wiem, stary, jak to boli. Też mi się tak zdarzało, jak grę bez. Dzisiaj AD Eziu okazał się lepszy niż AP Eziu. Kurde, ja potrzebuję farmy, bo mam tak śmieszną farmę, że nawet ten, który by nie wiedział, o co chodzi, tak by się popłakał ze śmiechu. Dobry jesteś, Eziu, nie przesadzaj. Ciśniesz. Ty masz killa. No Jezu! Uważaj! Jaki to mi damage bije, Jezus! Robię GTFO. A po co był... Aha, spoko, fajny ult.
śmieci jest dla was. Śmieci. Dobra, ja się troszeczkę narażam, ale okej. Ja mam pagę, dziękuję, dobranoc. Dobry ult. Ja nawet nie ogarniałem, gdzie jestem. Żyjemy, mój drogi, to się liczy. Biw pod tą wieżę i uważaj na Xerata, ja po niego nie wiadę. Albo wiadę. Co ty robisz? Oznak! Oznaczony! Nie! Uciekaj. Poświęciłem się. Dziękuję. Ta wieża zaraz padnie. Trzeba ją zniszczyć. Zabijcie ją, miniony. We have to push other lines. Mają przewagę w killach, ale my lepiej pushujemy. I trzeba to wykorzystać. Lulu, kolejny kill. Ile ma Lulu? No 0,8, no. No jeszcze nie jest źle w sumie. Wyraziłbym to nieco inaczej, ale nie będę się kłócił. No jest bardzo źle, prawdopodobnie, ale... Chodź na bota. Ja mam mało HP-ków, to nie wiem. Znaczy mało, no połowę mam, ale... To też nie jest jakoś specjalnie dużo, żebym się w ten... Chodź, zrobimy Drake'a. Już nie zrobimy. Już się zrobimy. Ale zawsze złapiemy killa. I dawaj, chodź, 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 Eziu tu jest! Idę. Ale on nie ma tego, on nie ma... Pomóż mi! Dwa trupy w drużynie no. Przeciwnej. I have to run, wybacz, jednym sorry. Słowem zjebałem to tak totalnie. Jebko. Nic nie poradzić, stary. Ten tak się zderza. Sorry, że jestem taki poddenerwowany, ale sprawy rodzinne. Znaczy twój kuzyn gra. Nie, nie. Tylko też dzisiaj nie mam najlepszego humoru, może wieczorem coś mi się poprawi. Spoko, rozumiem. Zdarzy się. Gdzie? Wróg się jest pustoszenie. Jak tu trafię, to jestem mistrzem LOLa! Gówno prawda. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Szczegóły. Nasze dzielne miliony to poszują. Weź tu zabij to gówno, proszę! Staram się. Zdejmijcie to! Kurwa jebany gig. Jebany hajki krzmato. O kurwa. Dam ci tarczkę! Jaką kurwa tarczkę? Zabij go! Tu jestem! Shity! Uciekaj z realu, bo będzie kurwa bardzo źle. Fest. No! Boże! Ja się nie biję, a ona mi dała ulta. On cię gonił. Gdyby cię jeszcze raz trafił, to by cię zabił. Ale po co mi. Po co ult? Bo ci daje więcej HP. Ja też bym ci w tym momencie walnął. Aha. To jestem najwyżej do dupy i nie umiem grać w LOLa. Nie, umiesz. Dobrze jest. My dwa jesteśmy tutaj najlepsi. Bo problem jest taki, że to nie wystarcza. No. Jezus, co to jest za gówno? Weź się, nie wiem, buduj na jakiś pancerz. Uważaj na mapę. Dzięki! Cisnę. Nie użyłem totalnie nic. Ani żadnego flesza, ani nic. Tylko użyłem E. Idę cisnąć. Idę cisnąć, żeby rozpierdolę. Nie przesadzajmy z tym rozpierdolem. W sumie mogę być przyjemniejszy. Au. Macie bardzo śmieci.
Chodź tu. Potrzebujemy twojego ulta. Po co? Żeby ich zabić. Chyba oczywiste. Są diabinka. Już nie wyszło. Ledwo co to wyżyłem. Niewiele brakło. Był tak niepotrzebny jak Tusk w rządzie, lol. W ogóle ewaluowałem tak totalnie w ściankę. Tusk jest potrzebny w rządzie. Ale nie rozmawiajmy tutaj o poglądach politycznych. To jest Runeterra. Ja jestem wielkim krokodylem. Taki kill. Okej. Legendarny voice acting. Weźmy nazwijmy kurde nasz jaki... Kurde, weźmy zróbmy serię i ta seria będzie się nazywała Mordercze Duo. Chciałem zrobić mordercze voice acting. No wiesz, nie do każdej postaci można zrobić voice acting, na przykład. Jak to nie? Trzeba się tylko wysilić. A jest jakaś postać, która nic nie mówi? To ja bym zrobił do niej voice acting. Jest taka postać. Każda, jeżeli wyłączysz dźwięk w komputerze. Taki żarcik. On chyba myśli, że on jest za dobry. Nie jest. Nie jest dobry. Jak ja mu zaraz pokażę, kto to jest dobry, się nie pozbiera się mu do końca życia. No to ciśnij. Do minimalnego stuna, nic więcej nie mogłem dać. Proszę, macie takiego stuna, że... Giniesz, szmato! Przynajmniej tyle. To tu jest dobry. No. Niewielki udział wziąłeś w tym. To masz szansę, tylko puszujcie wieżę. Tą tutaj. I zostały dosłownie, nie wiem, ze 3 hity. Seryjny zabójca. Tą stary wieżę... wachta! Co on na killing spree? Jezus. Stary wachta! Spróbuję spuszować. I'm trying happens so fucking happens. Defeat. Co ona zrobiła? Próbowała tankować. Ci nie wyszło, bo miniony już szły przecież. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Mamy wieżę, to się liczy. Spadamy stąd. Nasus nie może mi wiecznie uciekać. Jesteś tu. Robimy trapa? Jak? W krzaczki. Chodź tu w krzaczki. A myślisz, że damy radę? W sumie jak Aszka przyjdzie, to na pewno damy radę. Nie ma. Uciekaj! Strzelaj, kurwa. Smokes, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Zaraz go zestunuję, ciśnij. Pięknie. Nie no, trójkę jesteśmy nie do porżnięcia. Że to było po to, żeby spuszować te miniony. Wiem. Ale przypadkowo mamy 2 kile, mamy spuszowaną wieżę, teraz uważaj. Ej, małpa idzie! Widzę małpę. No. Ale jest bardzo z tyłu. Chyba był awk. Dobra, wybronię cię tu przez chwilę. I stawię wardę. A co? Dzięki. No co? Po co komu mapa? Po co komu mapa? Tak myślałem. Po nic. Ukradłem im blue. Ha, ol! Ha. Jestem redaktor, nie mam many. Wziąłem wam blue hamy.
Dobra, wpadam w tą... Pomóż! Próbuję. Woda foka! Idę, uciekaj. Robię co mogę, ale to za mało. Stary, pociśnij ich, błagam cię. Dobrze, dajesz go, bo już nie żyje. Dobrze. Strzelaj w nich, czym wlezie. Wszystkim. Tutaj masz spokojnie jeszcze dwa trupy. Tak, tylko... Czekaj, niech się po mnie wbije. Nie wbije się. Ten Ezio masz na... Tego Ezio masz na dwa hity. Oni będą mnie tutaj nękać. Wiem. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Uważaj. Tył. Pustoszenie. Tutaj, tepaj się, tu. Dupa. Idę do ciebie. Pomóż. Dobrze. Takiego wała. Dobrze, stary. Wracaj szybko. Zaraz będzie Power of Trinity, ale ja muszę sobie coś zbudować na życie. To zbuduj sobie Banshee. Przyda ci się na ultę z Reala i na Velkoza. Chciałem, żeby to była moja farma. Sorry, ja tylko puszuję. Nie ty. O! GTFO bitches. Wzięli Drake'a. Ile ty masz HP? Chodź tu, jak masz życie. Tu się szykuje Penta. Dobrze, ciśniemy, proszę państwa. Hardcore push, nikt się nie cofa. Pushujemy do śmierci. Mamy najlepszą okazję teraz, jaka tylko będzie. Lepszej nie będzie. Hardcore push! Dawaj, pushuj! Pushuj wieżę. Tankuję ile mogę. Wciąż jest po naszemu. Dobrze. Jakbyś jeszcze ulta walnął. Zajebiście. 4-2. I prawie spuszowana wieża. Zostań, bij to. Puszuj tą wieżę. Zajebiście, stary. To było iście legendarne let's play. Teraz, żeby jeszcze tylko inhibit. Ale to już nie tym razem. Następnym. Proponuję zaraz użyć Void Staffa. Przyda ci się. Serio. Będziesz miał Void Staff? Void Staff. Będziesz miał dużo większe obrażenia. Zaraz. Jak tylko złożysz Void Staffa. No to Void Staff i rękawiczka, bo rękawiczka jest zarąbista. Ale najpierw Void Staff. Okej. Void Staff. Na Void Staffa mam książkę tylko. Białe mięso, czerwone mięso. Broń tej wieży bardzo szybko. Aha, spoko. No odpalił ulta po co? Bo chyba nie ogarnąłem. Chciał ich zabić. Co mi nie wyszło. Zdziepko. Dobra, wycofujemy się, to nie ma sensu. Ooo, ta strzała! Nie zabijesz go. Wiem? Press Q to die! Ten Velkoz.
Lol, ty żyjesz! Wiem. Ciśniesz ich stary. A ty mi kuj, ej, wszędzie w ogóle ty wszystkim, gdzie tylko się da. Dobra, za sekundę będę. Waldymku, dobrze. Uciekaj. Dobrze. Brawo, stary. Musiałem użyć tego wszystkiego, żeby przeżyć. Trudno. Ważne, że przeżyłeś. Już tak go osłabiłem, że bardziej się nie da. LOL, nie mam ulta teraz. A teraz by im wszystkich pozabijał. Idę ci na tylko mogę. Ale niewiele mogę. Przeciwnik pokonany. Pięknie. Dajesz tego Eza. Dobrze. Velkos, Velkos, Velkos nie żyje. Zabij Velkosa. Tu jest Velkos. Sojusznik pokonany. Był znaczy. Gdzie? Nie ma go. No trochę za późno. Trudno. Velkos, lol. Topa, puszujcie to. Ej, jego zabiją minionki! Cofnął się. Farm jak najszybciej i złóż Wojtstaffa. Będzie bardzo potrzebny. Dobra, ja teraz cofam. Zabij go. Ej, musisz się cofnąć, ziom. Puszujemy to. Dobra, uciekamy. To wam dałem. Nice! Ej, dobre! Po co ta Lulu tam wlazła? Ja pierdolę, kurwa. Ten listin sam tu jest. Sojusznik pokonany. On ma go, nie? Ja muszę cofać? Ja pierdolę. Cofaj. No i tak, ja nie mam jak. Dwa trupy w drużynie. Ja zrobiłem dwa trupy, on zrobił dwa trupy. Ciśniemy. Tylko, że ty zabijesz u nich dwóch, a oni zabili czterech. Zrobiliśmy co się dało, naprawdę. To nie nasza wina, jeżeli ta gra będzie przegrana. Mówi ci to Renekton, głosem Renektona z wielkimi zębami. Ej, ziom, ty już 45 minut mówisz tymi głosami. Co ty kurwa nie powiesz? Wojsak, mówiłem Wojsak w wersja hard. Nice, Lulu, nice. Żartowałem, do dupy to wyszło, ale nice, 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 nice. Oooo! Almost dobry ult. Ten Azure się prosi, kurwa, żeby go zabić. Ciśniesz, Azure, ciśniesz. A. Razem z nim. Oooo! Tak jest. Dobrze. Takiego wała jak Polska cała. Puszujemy, moi drodzy hardkorzy. Nie on, nie on. Helpuj, helpuj, helpuj! Nie! Pocisnę cię, Hamie. Dobrze. Puszujemy to, dajesz. Ezrealu, puszuj. Dobra, nie, Baron. Okej. Okay.
Dobra, easy come, easy go. I wal w tego barona wszystkim, co masz. Wszystkim. A nawet jeszcze więcej. Bo moje gardło już ja kolejnych 40 minut tej gry nie wytrzyma. I tak wątpię, czy wieczorem będę mógł w stanie gadać. Dobrze, zabiłem barona. Jedziemy. Weź, Lejsła, jeżeli ty masz nie grać dlatego, że chcesz nagrać odcinek, no to... Don't worry, be happy. Voice acting wersja hard. Zmieniłem zdanie co do mojego buildu. Ha. Właśnie, powiedz mi, ile tam jeszcze miejsca na itemy? Jeden. Miejsce. To złóż Guardian Angela. Ej, w sumie to jak wszyscy złożymy GA, to będzie zarąbiście. Ja właśnie złożyłem. W tym momencie. Mam 311 AD. Mam 311 AD, 220 pancerza. Jestem kurwa takim tankiem. GA, no, flash, flash no Wii. Jest dobrze. Ale oberwał. Ewidentnie widać, kto tutaj przeważa w tym meczu. Gia zacznie od pancerza, proponuję. Dajesz, puszujemy ten inhibitor ile wlezie. Jego też. Dobrze. Nie było dobry pomysł. Ziom! Nie! Zbij tego Ezreala. Dobrze. Przeciwnik pokonany. Ej, mamy szansę. Mamy szansę. Mamy taką szansę, jakiej jeszcze nigdy nie mieliśmy. Stary wachto! Wal tymi skillami ile możesz. Wszędzie. W szczególności w Velkoza. Wszędzie tutaj mamy wywalone na to! Wciąż wpuszuj... Stary wachto! Bigo. Wciąż w puszu jesteśmy dużo lepsi od nich. Da fuk! To już był pech, stary. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Zastanawiam się, czy nie sprzedać butów. Ja też swoją drogą. Teraz co mam budować? Gia! Tak. Jezus! No to Velkoz. Tutaj już myślę, że nie potrzeba ci więcej obraźni, GA będzie lepsze. Jak masz 500 AP, to na spokojnie. Ej, weź ty nie gadaj tak znowu, co? Bo potem ci będzie gardło bolało. Jakie gardło? Jestem krokodylem. Dobra! I tutaj taki oznaczony przed kąpem w masce krokodyla. Przymiera się zniszczenie. Z długimi zębami. Z długimi zębami? Z długimi zębami. Krokodylimi. Ewentualnie aligatorowymi. A nie aligatorzymi? Z czego się czepiasz? Znaczy ja nie wiem. Ja też nie. Jestem... Mogę spokojnie mieć tytuł pogromce przeciwnego Eza. Ej, no co on ro... Aha. Ale on... Chodź tu. Jaki ult, demenżor, ult, on... Tutaj, ult! Nie jest dobry pomysł. Chodź mi tu pomóż. Robię co mogę, ale niewiele mogę sam. Dobrze. I właśnie wygraliśmy. Lee Sin. Koreański. Udało ci się zabić wroga. Chodź, puszujemy tą wieżę. O kurde! O kurde! Już nie ma pocisków. Twoja drużyna zniszczyła wieżę.
Lisin z Zonią. Ogarniasz to? Lisin z Zonią. Drugi. Drugi. Nie, wierzę. Drugą, właściwie trzecią, nieważne. Pomóż, bo długo nie wytrzymam. Nawet jak padnę, dokańczaj, dobrze. I tak się wygrywa, kurwa mać, legendarne let's play'e. Żegnamy was głosem Alligatora i głosem Ezreala. Po co komu mapa? Czarne mięso, żółte mięso, czerwone mięso. Jakie mięso, ja wolę Nexusy. Do widzenia.